Rok 2021 obfitował wiele zadań wynikających z Funduszu Sołeckiego, jeśli chodzi o naszą miejscowość, czyli o Włóki. Jednak najważniejszym takim zadaniem był zakup terenu pod rozszerzenie obiektu małej retencji, który znajduje się na wysokości pozycji numer 83. Jest to miejsce, które już od wątków jakby historycznych było związane z obiektem małej retencji, ale też z obiektem rekreacji, czy to letniej basenu, czy też zimowej, jeśli chodzi o lodowisko. Ale przede wszystkim chcemy to miejsce poszerzyć pod obiekt małej retencji, ponieważ w tym miejscu zbiega się jeden z ważnych potoków w tutejszej okolicy, czyli potok Włóczka z potokiem Gniły. I tym samym można było to zaobserwować w październiku 2020 roku, czy w wcześniejszych wydarzeniach postępują po prostu lokalne podtopienia, więc stąd chcemy jakby poszerzyć ten obiekt do powierzchni około 0,5 hektara, do tego, żeby ta woda mogła spokojnie się zgromadzić, a następnie skutecznie spłynąć potokiem Gniłym do ujścia w Mościsku, do rzeki Piława. Jest to inwestycja, która bardzo jest oczekiwana przez mieszkańców naszego sołectwa. Od wielu lat były postulaty, różne były tego koleje losu, jeśli chodzi o realizację, jednak już w roku 2020 udało się te pieniądze w Funduszu Sołeckim zapisać, dlatego w poprzednim roku udało się już pod koniec tego roku te zadanie jakby zrealizować poprzez wykup tego terenu. Jest to rzecz bardzo potrzebna, bo naprawdę ludzie tu przeżywali dramaty. Zalewało nie tam, że posesje zalewały mieszkania. No, swój dorobek, to wszystko szło w niwecz. Jest to potrzebne, no bo z latami tam się nanosiło tego wszystkiego, które i Włóczka niosła też jakieś zanieczyszczenia i to tego nikt praktycznie nie czyścił. W tej chwili, jeżeli ten zbiornik zostanie pogłębiony, zostanie oczyszczony, to jest powierzchnia, jak mówił Marcin, 0,5 hektara, to jest spora powierzchnia, na którą ta woda będzie mogła się zmieścić i na pewno odciąży to mieszkańców, którzy byli w bezpośrednim zagrożeniu zalewowym. Tak, udrożnienie potoku Gniłego na pewno satysfakcjonuje rolników. Na pewno woda przestanie, mamy nadzieję, że na pewno woda przestanie wylewać się na nasze okoliczne pola. Udrożnienie potoku Gniłego jest bardzo pożądane. Zabiegaliśmy o to od paru lat. Ale następna rzecz to jest estetyka tego miejsca. Jest to w tej chwili, wygląda nieciekawie. Są to różne i drzewa takie, które za chwilę mogą się zawalić, ale jeżeli tu uporządkujemy i tu będzie naprawdę taki, można powiedzieć, taki mały ośrodek, który się też połączy z boiskiem, z placem zabaw, bo jest to wszystko w pobliżu, sala, takie pomału robi tu się centrum. Jest to miłe i fajne, że nam się to udaje. O te rzeczy zabiegaliśmy już parę lat wstecz, żeby to urzeczywistnić. I pomału, małymi kroczkami idzie to. To wygrywamy konkursy, które pieniążki są na te rzeczy przeznaczane. Nie? No patrzymy szerzej, żeby tym mieszkańcom, którzy tu są, którzy napływają do nas, żeby im było jakoś tak przyjemniej i milej. Dzisiaj nasza obecność tutaj przede wszystkim ma miejsce dlatego, że chcemy wstępnie już ustalić pewien harmonogram działań. Do pierwszego kwartału bieżącego roku chcemy wyciąć te drzewa, które już są już tutaj w odpowiedni sposób zwentaryzowane. Praktycznie wszystkie nadają się do wycięcia. To są stare drzewostany. Kolejny zakres prac będzie obejmował prace melioracyjne, które mam nadzieję, że uda się zrealizować do końca sierpnia. Wszystko zależy od pewnych czynników związanych z dokumentacją, z odpowiednim jakby działaniem, no i też sytuacją covidową, którą obecnie się znajdujemy. Więc mam nadzieję, że te wszystkie czynniki uda się w odpowiedni sposób zrealizować. Nie ma też co ukrywać, że te wszystkie kroki, które czynimy, są konsekwencją wcześniejszych działań, między innymi przebudową ulicy Widokowej, gdzie powstał nowy most. Ten most zdecydowanie zwiększył swoją przepustowość. Również Wody Polskie w roku 2021, przede wszystkim po interwencji rolników, w moich rozmowach z panem dyrektorem zlewni Wód Polskich w Legnicy, czy staraniom Urzędu Gminy, udało się za ponad 200 tysięcy złotych przeprowadzić te prace melioracyjne. Więc to wszystko jakby tworzy ten sieć naczyń powiązanych, którą chcemy realizować i to jedno z tych zadań jest jakby tego
tego celem. Kolejna rzecz, też trzeba pamiętać, że Włóki należały przed II wojną światową do miejscowości, gdzie było bardzo dużo tych stawów. Te stawy pełniły właśnie rolę tych obiektów retencyjnych, zwłaszcza że te cieki wodne często i gęsto występowały. Więc tym samym chcemy jeszcze te stawy, które nie uległy całkowitej degradacji, odzyskiwać, poszerzać ich funkcjonalność i to jest właśnie przykład takiego działania. Też nie ma co ukrywać, że te pieniądze, które są z Funduszu Sowieckiego na rok 2022, to jest kwota około 24 tysięcy złotych. Chcemy jeszcze jakieś dodatkowe środki przeznaczyć, które będą pochodziły z nagrody z konkursu Kreatywne Sołectwo, w którym zajęliśmy pierwsze miejsce, wygraliśmy 10 tysięcy złotych, jednak nie cała kwota na ten cel mogła zostać przekazana, bo część poszła na zakup gruntu, a część pójdzie właśnie między innymi na te dodatkowe prace. Więc to wszystko jakby przed nami, ale cieszymy się, że to będzie kolejne miejsce, które we Włókach pod względem estetyki, funkcjonalności tej przestrzeni publicznej poprawi naszą wizerunek naszej miejscowości. Mamy Gnejsową Górkę, mamy staw przy posesji numer 18, który również cieszy się dużym zainteresowaniem między innymi dzieci ze szkoły podstawowej w Tuszynie, na przykład, które były tam na ścieżce takiej sensorycznej. Jest to też fajne miejsce jako mały zbiornik retencyjny, który jakby sprawdził się w swoją rolę, sprawdził się podczas powodzi, więc tym samym jakby idąc za tym przykładem chcemy w ten sam, ale już z takim większym rozmachem miejsce, o którym obecnie się znajdujemy, zrealizować.